Sprawdziłam, że ty masz bardzo dużo wspólnego z psychologią. Czy ona pomaga ci na co dzień w twojej pracy? Wiesz co, mam wrażenie, że to nie jest tak, że ja wybrałam psychologię, tylko psychologia niejako wybrała mnie. To znaczy, ja bardzo lubiłam słuchać ludzi i w ogóle mam coś takiego, że wiesz, witasz się ze mną i jedziemy gdzieś w pociągu i nagle ja znam historię życia. Czyjąś. I to jest coś takiego, co się moim zdaniem ma. I to mi na pewno pomaga, ponieważ ludzie się przy mnie otwierają. Ja nigdy nie naciskam na opowiadanie rzewnych historii, czy w relacjach prywatnych, czy przed kamerą, i dlatego może one wychodzą, bo nie czuć takiego pchnięcia i wyciągania dziennikarskiego, tylko bardziej właśnie taka ludzka rozmowa, i myślę, że na pewno mi to pomaga. Jeżeli chodzi o jakieś techniki, których się uczyłam w szkole, no to oczywiście zupełnie mi nie pomagają. Czyli co, gdyby nie telewizja, to na przykład miałabyś swój gabinet psychologiczny? Myślę, że miałabym, aczkolwiek bardzo bałam się tego, że nie będę potrafiła oddzielić pracy od życia. To znaczy, ja zabieram problemy ludzi do domu. Wiem, że zabieram historię z pytania na śniadanie, historię z The Voice of Poland do domu i ja to potem przeżywam. Więc wiem, że w gabinecie byłoby podobnie.